Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest potrzebne, oczywiście. Skala pomocy, którą niesiemy, jest ogromna. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tu przede wszystkim trafiają ludzie poszkodowani przez życie i to w różnych aspektach. Osoby niepełnosprawne, osoby potrzebujące, osoby, które nagle utraciły zdrowie. Tak w zakresie orzecznictwa, tak w zakresie pomocy niepełnosprawnym poprzez środki fundowane z PFRON-u. Tutaj osoby otrzymują te najpotrzebniejsze rzeczy, zaczynając od tych codziennych pieluchomajtek, także i ortopedycznych urządzeń, remontów łazienek, no i korzystają także te osoby z turnusów rehabilitacyjnych, które przede wszystkim te wszystkie czynności, które powiedziałem, mają służyć tym osobom, żeby one mogły wrócić z powrotem powolutku do swojego stanu zdrowia sprzed nieszczęścia, które się mogło wydarzyć. Realizujemy obecnie dwa programy na rzecz osób niepełnosprawnych. Jeden program to jest już od 12 lat realizowany. Jest to program Aktywny Samorząd. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Można otrzymać dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego, do zakupu skutera, o napędzie elektrycznym, czy pozyskania wykształcenia wyższego. Realizowaliśmy program Asystent Osoby Niepełnosprawnej. W ostatnich trzech latach na ten cel poszło prawie 7 milionów złotych, ale tutaj rozpoczynamy kolejny rok. W tym roku także te środki są już dysponowane od początku roku. Teraz będą przyjmowane już do końca roku. Oczywiście ilość ich nie wystarcza na pokrycie wszystkich potrzeb, ale staramy się, aby do jak największej liczby osób te środki dedykowane mogły trafić i naprawdę dla wielu trafia.